to jak najbardziej to jest dobry kredyt. Jeżeli to był kredyt, żeby kupić sobie nowe buty, czy torebkę, czy w przypadku facetów zegarek, czy komórkę, czy cokolwiek, no to niekoniecznie to była dobra inwestycja, prawda? No bo musimy ją spłacić, a na przykład nie mamy pracy. Tak, w kontekście tego, co mówisz, też przychodzi mi do głowy właśnie taka fama na kredyty studenckie, czyli pieniądze, które nie mają jakiejś dużej puli i są jakby wydatkiem takim jednorazowym, a jednak wszyscy zaciągają kredyty studenckie, nie inwestując ich właśnie w nic. Na kredytach studenckich akurat się nie znam, bo nigdy sam takiego kredytu nie brałem, ani nie mamy w naszej ofercie kredytów studenckich, więc za dużo się nie wypowiem. Myślę, że to nie jest zły kredyt, ponieważ to jest inwestycja w siebie. Czyli jeżeli bierzemy kredyt studencki i przeznaczymy go na przykład zakwaterowanie w Poznaniu, bo nie jesteśmy z Poznania, a chcemy tutaj studiować, a naszych rodziców nie stać na to i to nam umożliwi edukację, to jak najbardziej jest to dobry kredyt. Z tego co wiem, on jest odroczony dopiero przy końcu studiów, jeżeli znajdzie się chyba dobrą pracę, dopiero wtedy się go spłaca. Więc myślę, że to jest akurat dobry kredyt, bo inwestycja w siebie jest jak najbardziej dobra. W takim razie, moi mili Państwo, w tym 2012 roku inwestujmy w siebie. Moim i Państwa gościem był Pan Tomasz Potoczny, któremu bardzo dziękujemy. Dziękuję A teraz bardzo. Za chwileczkę już zapraszam Państwa na teledysk.